Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy cykl, który się będzie składał z 10 części pod tytułem Teraźniejsza Prawda. Tekst do tego cyklu. Z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, wiersze 11 i 12. Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przetoż nie zaniedbamy was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Są to bardzo ciekawe słowa apostoła Piotra, który chciał, aby wierzący, pierwsi chrześcijanie, aby zrozumieli Słowo Boże, byli umiejętni w Słowie Bożym, utwierdzeni w wierze, a szczególnie w teraźniejszej prawdzie. Skutkiem tego będzie dane szerokie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo o co chodzi w chrześcijaństwie? O to, aby być zbawionym. Wszystkie nasze czynności powinny być dostosowane do celu. Celem chrześcijanina jest Królestwo Niebieskie. Znaleźć się w Królestwie Niebieskim. Tak jak czytamy w księgach Pisma Świętego, szczególnie w Księdze Objawienia, gdzie jest w ostatnich rozdziałach opisane Nowa Jerozolima, Nowa Ziemia, Nowe Niebiosa, gdzie zbawieni będą na wieczne wieków wieczne przebywać z Bogiem i z Barankiem. To jest naszym celem. I ten cel pomoże nam osiągnąć właśnie teraźniejsza prawda. Co to jest teraźniejsza prawda? Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 wiersz. Kościół Pana zawsze miał teraźniejszą prawdę, która pokazywała nam obecne obowiązki i naszą właściwą postawę. Teraźniejsza prawda nie jest przyszłą czy też przeszłą prawdą. Słowo jak lampa świecąca jasno tam, gdzie obecnie stoimy, a nie ścieżkę, którą Kościół Pana będzie szedł w przyszłości. Teraźniejsza prawda jest tematem dla ludzi żyjących obecnie, a nie dla ludzi z przeszłych pokoleń. Jest to dynamiczna koncepcja prawdy w przeciwieństwie do sztywnego podejścia i braku otwartości na nowe teologiczne zrozumienie punktów orientacyjnych doktryny lub filarów wiary. Temat teraźniejsza prawda w chrześcijaństwie jest obecnie studiowany od ponad 250 lat, z uwagi na to, że bardzo dużo w tym okresie się zmieniło, Europa czy też świat przechodził różnego rodzaju rewolucje, różnego i techniczne, i myślowe, i filozoficzne, religijne. I chrześcijanie muszą się dostosować do pewnych zmieniających się prądów, które obecnie są w chrześcijaństwie i muszą zająć odpowiednią postawę. Oczywiście postawa chrześcijan w pierwszych wiekach była całkiem inna niż nas żyjących obecnie. W czasie przyjścia Jezusa Chrystusa, kiedy Chrystus narodził się w Betlejem i przez 3,5 lat głosił Słowo Boże w Palestynie, wśród Izraelitów i nie tylko, teraźniejszą prawdą było przede wszystkim przyjęcie Mesjasza. To była teraźniejsza prawda. Chrystusowi
Chodziło przede wszystkim o to, aby przyjęli go jako Syna Bożego, jako jednorodzonego Syna Bożego i zaakceptowali jego nauki. Z uwagi na to, że naród wybrany, który był Izraelici, no, w wielu punktach bardzo odszedł od tego głównego nurtu, który Bóg przekazał Izraelitom przez Mojżesza, później przez proroków. Wiemy, że ciągłe były starcia proroków z kapłanami, z Izraelitami, gdyż oni ciągle zbaczeli. W tamtych czasach były inne wyzwania. W naszych czasach nie ma problemu, czy Pan Jezus był Mesjaszem, czy nie był Mesjaszem, czy był jednorodzonym Synem Bożym. To są sprawy już oczywiste i właściwie tych tematów się nie dyskutuje. Są całkiem inne zagadnienia. I ten cykl wykładów ma przede wszystkim nam pomóc to w tym, gdzie obecnie stoimy, jakie są obecnie nasze potrzeby, gdzie właśnie mężowie Boży, którzy są bardzo uduchowieni, którzy patrzą Duchem Bożym na naszą obecną rzeczywistość, dostrzegają pewnego rodzaju zagrożenia dla chrześcijan, które, jak później zobaczymy, że wiele osób tego nie zauważa. Dlatego poprzez nauczanie, poprzez poznawanie prawdy doprowadzamy do wyzwolenia. Do wyzwolenia, że człowiek, no ach, nie wiedziałem o tym. Ach, dobrze, że zwróciłeś mi na to uwagę. To są właśnie te pozytywne. Oczywiście są rzeczy fundamentalne w wierze chrześcijańskiej. To są takie, można powiedzieć, latarnie, które wskazują nam drogę, filary wiary, punkt orientacyjny doktryny, które są niezmienne, to są fundamentalne zasady. Tak jak Słowo Boże mówi, że to jest zbudowane na opoce, coś, co jest niewzruszone, ale my musimy patrzeć na to kątem współczesności, jakie są wyzwania stawiane nam przez współczesny świat. Kościół, który założył Jezus Chrystus, mój Kościół i zbuduję mój Kościół, to jest tak zwany Kościół Pana. Bóg, Chrystus prowadzi ten Kościół swoich wyznawców swoją drogą. My czasami możemy sobie myśleć, że to, co my robimy, to jest to właściwe. I powinniśmy, tak jak Bóg powiedział Abrahamowi, jam jest Pan Bóg Twój, Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Trwanie w społeczności z Bogiem pomoże nam w tym, abyśmy naśladowali naszego Zbawiciela, szli Jego drogą. Przychodzą oczywiście różni kaznodziejowie, różni pastorowie, różni księża, różni wykładowcy, którzy przekazują swoją prawdę. Ale czy ta prawda jest prawdą Bożą? Czy to, co jest mówione, czy to jest Boże prowadzenie, czy to jest Kościół Pana? Znana jest historia z książki bracia Karamazow, Fiodora Dostojewskiego, i tam jest sławny monolog wielkiego inkwizytora, który, no to jest taka fikcyjna opowieść, że Pan Jezus postanowił zejść na ziemię i zobaczyć, jak tam jego dzieci żyją na tym padole łez. No i wybrał sobie najgorsze miejsce, gdzie tam palą sześcian, auto da fe, czyli spalenie jest na okrągło. No a właśnie przybył do Sewilli. No i oczywiście
Wielki inkwizytor od razu go zaaresztował i jest ten sławny monolog wielkiego inkwizytora w celi więziennej z Chrystusem. Wielki inkwizytor mówi: to nie jest twój kościół, to jest nasz kościół. Po co żeś tutaj przyszedł? Chrystus nie wypowiada ani jednego słowa w czasie tego pobytu na ziemi. Ale już sama jego postawa jest problemem dla chrześcijan. Gdyby Chrystus przyszedł do twojego kościoła i usiadł w ławce, no jakby się ludzie zachowywali? No, na pewno inaczej niż do tej pory by się zachowywali. Całkiem inaczej. I zawołał strażnik na wieży strażniczej: o panie, stoję ciągle we dnie na placówce mej warty, co noc jestem na nogach. I ustanowiłem dla was strażników, uważajcie na głos trąby. Ale oni powiedzieli: nie będziemy uważać. W księdze Apokalipsa świętego Jana jest 7 trąb. Trąb, które ostrzegają ludzkość przed nadchodzącym końcem świata. To są właśnie ci strażnicy, których Bóg ustanowił, którzy są na wieży, widzą dalej z wyższej perspektywy i oni stoją ciągle we dnie i w nocy. Jest na nogach. On pilnuje, aby dana miejscowość nie została zaatakowana przez jakieś wojsko obce. Bóg właśnie ustanowił tych strażników, bo my jesteśmy ciągle atakowani przez nieczyste siły. Bóg mówi: uważajcie na głosy trąby. Jest trąba, zabrzmi, to jest alarm. Alarm, uwaga. A co ludzie odpowiedzieli? Nie będziemy uważać. Oczywiście Bóg posyła swoich posłańców przez różne środki. Docierają właśnie te wiadomości ze Słowa Bożego, o teraźniejszej prawdzie do ludzi. Lecz najgorsze, co możemy powiedzieć, nie będziemy tego słuchali. Nie będziemy tego uważali. My mamy swoje i do widzenia. Przepraszam, ale to nie jest coś dla mnie. Teraźniejsza prawda zawiera 10 elementów, które w poszczególnych wykładach będę omawiał. Pierwszy: grzech jest grzechem. Drugi punkt: co to jest grzech? Trzeci punkt: jedynie Bóg odpuszcza grzechy. Czwarty punkt: upadłe kościoły, odchodząc od Bożego dekalogu, nie mogą już głosić pełnego boskiego daru pokuty. Piąty punkt: antychryst i człowiek grzechu. Szósty punkt: anioł światłości, szatan, demony. Siódmy punkt: wzbudzić na nowo ducha protestantyzmu. Oczywiście nie jest to ten protestant, mowa o tym protestantyzmie Marcina Lutra, bo protestantyzm właściwie rozpoczął się już na przełomie VIII i IX wieku. Sławna osoba, która jest nazywana pierwszym protestantem, Klaudiusz z Turynu, który żył na przełomie VIII i IX wieku, ale to w tym punkcie będę szeroko omawiał. Ósmy punkt: nawyk czytania Pisma Świętego. Dziewiąty punkt: wartość przywileju wolności religijnej. I dziesiąty punkt: gdzie jesteśmy na proroczej linii czasu. Oczywiście są to elementy
teraźniejszej prawdy i przypuszczam, że one z biegiem czasu będą się zmieniały, może jakieś punkty będą dodane, może pewne punkty będą usunięte, gdyż jest to no, dynamiczne podejście. Nie możemy powiedzieć, że objawienie Boże kończy się w jakimś roku i koniec. Nie ma żadnego objawienia. Bóg nie objawia się, nie poucza ludzi dalej. Grzech jest grzechem. Czyli refleksje przy drzewie wiadomości zła i dobra. Tam właściwie wszystko się zaczęło. Nie będziemy omawiali tego minionego upadku szatana, zajmiemy się tylko i wyłącznie sobą, czyli ludzkością. Tam dokonał się pierwszy grzech. I grzech jest grzechem. Grzech nie możemy inaczej nazwać, jak tylko jest to grzech. Nie możemy na nowo redefiniować grzechu, pomniejszać jego znaczenie, no w jakiś sposób wybielać, czy nawet stwierdzać, no nic takiego się nie stało. Przeczytam z księgi pierwszej Mojżeszowej, czyli księgi Genesis, rodzaju trzeci rozdział, wersety od 7. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedziałem: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Tak, tak rozpoczął się grzech na naszej planecie. Otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Pierwszym rezultatem grzechu było poznanie, że jest człowiek nagi. I ta nagość, ten wstyd chcieli zakryć. Następnie człowiek zląkł się. Bardzo nowe odczucie, bo boi się przed Panem Bogiem. No, dajcie spokój. Boi się przed Bogiem. Poprzednio rozmowy z Bogiem nie powodowały lęku, strachu, bojaźni Bożej. I to, co człowiek mówi do Boga, to jest chyba najgorsze, co mógł powiedzieć. Nie akceptuje swojego grzechu. Całą winę za grzech zrzuca na drugą osobę, na okoliczności,
I ludzie właściwie rozpoczynają oskarżenie. Właściwie jest Bóg oskarżony za ten grzech. Bo suma sumarów, kobieta powiedziała, że wąż mnie zwiódł. Czyli wąż, czyli stworzenie Boże mnie zwiodło. Ale oczywiście Bóg nie akceptuje takiego podejścia człowieka do grzechu. Mamy od tej pory moralność grzesznika kontra świętość Boga. Nie możemy poznać w pełni świętości Boga, jaki jest Boga stosunek do grzechu. Ale jeżeli tak drobna rzecz w naszej moralności obecnie grzesznika, zerwanie owocu pociąga za sobą takie konsekwencje, to widocznie grzech jest czymś ohydnym w obliczu Boga. I człowiek przechodzi na stronę bardzo brzydkiego zwierzęcia, na stronę węża. To jest właśnie szatan, Lucyfer, smok, wąż starodawny, Azazel, diabeł. Byśmy powiedzieli, najwstrętniejsze nazwy są przypisywane tej istocie. Istoty stworzone przez Boga zgrzeszyły. I teraz rozpoczyna się wielowiekowa tragedia grzechu człowieka. Refleksje przy dwóch drzewach. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, stworzył mężczyznę i kobietę, dał im wspaniały ogród, wspaniałą ziemię, aby tutaj żyli, radowali się życiem wiecznym, ale dał tylko jeden zakaz. Zakaz spożywania owoców z drzewa zakazanego. Mieli robić wszystko, co im się podoba, tylko jeden zakaz Pan Bóg dał. I droga do drzewa żywota. Czasami jest tak, jak idziemy z małym dzieckiem, suchy chodnik, obok jest kałuża, błoto i ten dzieciak nie idzie normalną drogą, tylko wchodzi w tą kałużę i tam czepie, brudzi się i tak dalej. Czyli już jakby powiedzieć, człowiek ma w tej swojej naturze coś jakby powiedzieć przekornego. Popróbuje tego owocu zakazanego. Ten wąż tak pięknie mówi. Bóg też powiedział i poprzez to, że uwierzyliśmy szatanowi, stanęliśmy po jego stronie. I szatan stara się obecnie oczywiście wszystko robić, aby nas utrzymać jak najbliżej tego drzewa, abyśmy ciągle spożywali owoc z drzewa zakazanego. Ciągle spożywali, żebyśmy nawet nie patrzyli na ten drzewo żywota. Ale Pan Bóg chce dać nam właśnie ten owoc z drzewa żywota. Oczywiście są pewne warunki. Jest powiedziane, jeżeli zwyciężysz, otrzymasz prawo spożywania owocu z drzewa żywota. Jeżeli zwyciężysz. Tak jak by powiedzieli, biegam w maratonach, jeżeli dobiegniesz do mety, dostaniesz medal. Ale Bóg mówi, jeżeli dobiegniesz do mety, spełnisz moje warunki, moje, nie twoje. Grzech nazwiesz grzechem i krok po kroku przyprowadzę cię do drzewa żywota. Otrzymasz życie wieczne. Ale na razie jesteśmy w stanie grzechu. Kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Sławne słowa Jezusa Chrystusa
w Ewangelii Jana 8:34. Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, czy to pozostajecie w grzechu. Jana 9:41. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewola. Oczywiście możemy się czuć ludźmi wolnymi, robimy co chcemy, nikt mi tego nie zabroni, ale jeżeli grzeszysz, popełniłeś grzech, jesteś niewolnikiem grzechu. Jesteś niewolnikiem szatana. On trzyma cię w swojej garści. I on trzyma cię i pójdziesz tam, gdzie szatan. Chrystus, kiedy chodził po ziemi, jednym z jego celów działalności jest to, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. Czyli otwierał oczy ludziom, duchowe oczy, bo wiele osób nie wiedziało, że to jest złe. Znamy Jana Chrzciciela, który głosił też upamiętanie, pokutę, nawróćcie się, aby ludzie wyrwali się z tego, z tej niewoli, byli wyzwoleni. Chrystus chce nas wyzwolić z grzechu. Ale wyzwolenie może tylko nastąpić, jeżeli stwierdzimy, że grzech jest grzechem. Że nie będziemy usprawiedliwiać w jakikolwiek sposób grzechu, nie będziemy go wybielać, tak jak mamy w Piśmie Świętym wiele takich dobrych przykładów, o których będziemy mówili. Istotą, która pomaga nam w zrozumieniu, co jest grzechem, jest Duch Święty. Kiedy Chrystus chodził po naszej ziemi, powiedział, że muszę odejść do domu Ojca, do Ojca. I Chrystus ma specjalną misję, spełnia w domu Ojca, przygotowuje dla nas mieszkanie, wieczne mieszkanie. I mówi, w moje miejsce przyjdzie ktoś inny, pocieszyciel, Duch Święty. I Chrystus mówi w ten sposób, lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Możemy to oczywiście pojęcie Chrystusa zawężyć i czytając od środka, on, gdy przyjdzie, przekona mnie o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyłem w Chrystusa. Tak. Czyli chodzi przede wszystkim o każdego z nas indywidualnie. Świat to jest takie szerokie pojęcie. Pomyśl o sobie. Jesteś w stanie grzechu. Żyjesz w grzechu. Może nie wiesz, że żyjesz w grzechu. Marzy ci się Królestwo Niebieskie. Chcesz być zbawiony. No, piękne. Pięknie byś się tam czuł, wyglądał. Ale przychodzi Duch Święty. Duch. Niewidzialna istota, która przekonuje cię, że popełniłeś grzech, jesteś w grzechu, że potrzebujesz sprawiedliwości, że będzie sąd. Czy chcesz? Jeżeli cię nie przekona, to twoje życie jest marne. Marność nad marnościami. Ono prowadzi donikąd. Chcesz być przekonany? Chcę być przekonany. Chcę rozwiązać sprawę grzechu, nie tak jak Adam i Ewa, zrzucić winę na kogoś innego. Chcę rozwiązać sprawę z grzechu tak, jak Bóg tego chce ode mnie. Nie tak, jak ktoś inny mi mówi. Tak, jak Bóg chce. I Bóg objawia to przez Ducha Świętego. Może pomóc w tym objawieniu przez jakieś osoby bogobojne, które pokażą ci właściwą drogę.
I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Znana historia z pierwszych rozdziałów Księgi Pierwszej Mojżeszowej, kiedy to Bóg rozmawia z Kainem. On jest zagniewany, że Bóg nie zaakceptował jego ofiarę. Oczywiście chodziło o to, że Kain wymyślił własny sposób, własny system ofiarniczy. On nie chciał skłożyć baranka, on przyniósł płody rolne. I Bóg nie mógł tego zaakceptować. Nie akceptuje moralności grzesznika, który sam sobie wymyśla drogę do zbawienia i jest zły. Bóg mówi, gdybyś dobrze czynił, właściwie, wszystko będzie ok. A tak czyha grzech. On cię kusi, chce nad tobą zapanować. Zapanowało zło. I tutaj właśnie jest ta pokusa. Pokusa kusi człowieka. Chce, wyraźnie jest nawet napisane, nie wchodzić, nie robić tego, nie postępuj tak, a tam czyha potwór, tam czyha lewiatan, wąż starodawny, tam jest jaskinia zbójców, a ty chcesz tam wejść? I tu właśnie przyjaciel stoi obok, mówi, nie chciałbym być tutaj, gdy otworzysz te drzwi. Widocznie już był kiedyś tak poturbowany przez to zło, że przekroczył tę barierę między dobrem a złem i grzech nad nim zapanował, wyszedł z tego i ostrzega człowieka, nie rób tego. I my, ludzie, którzy nie mają doświadczenia, powinni się zapytać, no, ludzi, którzy mają większe doświadczenie, co o tym sądzisz? Ktoś może ci powiedzieć, no to dobrze się nie skończy. No będą tylko same straty. Wszyscy będą poszkodowani. Bo grzech jest grzechem. I kiedy popełniasz grzech, nic dobrego cię nie czeka. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Tak więc Bóg postanowił zniszczyć ziemię. Kainici, którzy rozmnożyli się na ziemi, popełniali coraz większe zło. No, znane jest słowa jednego z potomków Kaina, który powiedział wyraźnie, że jeżeli ktoś mnie tylko zrani, zabiję za zranienie. I taka było bardzo złe, bardzo źle na ziemi było. Strach, dążenia serca, wszystko było złe. To jest niewyobrażalne, co było wśród ludzi. Oczywiście Bóg zobaczył jedną rodzinę, która żyła w czystości swojego serca, byli bogobojni i dlatego Bóg postanowił ich uratować. Tak samo i Bóg w tym świecie no, nie widzi nic dobrego. Ten świat jest skazany na ogień. Bóg spali tę ziemię i grzeszników, ale mimo wszystko Bóg widzi garstkę ludzi, których chce ochronić. I Bóg zbudował taką arkę. To nie jest arka z drzewa, to jest inna arka. Taka byśmy powiedzieli duchowa ochrona. I Bóg uratuje tych ludzi, a tych, którzy nie chcą uznać grzechu, nie chcą zrobić porządek z grzechem, no ich czeka bardzo marny koniec. Kiedy patrzymy na historię pisma w Piśmie Świętym zapisaną, widzimy Boże staranie, jak to Bóg stara się ratować ludzi. Bez względu na to, czy to byli Izraelici, czy to nie należeli do plemion izraelskich,
czy byli tak zwanymi poganami, Bóg chce ratować człowieka. Dobitnym tego przykładem jest Księga Jonasza, gdzie jest opisana historia, no, która jest no, dziwną historią, że Bóg posyła proroka izraelskiego do obcego miasta, gdzie nie mieszkają Izraelici, gdzie mieszkają Asyryjczycy, no wrogowie narodu izraelskiego, że właściwie Izraelici woleliby, gdyby te 120 tysięcy mieszkańców zginęło, a nie żyło. To jest wróg, nie? Wróg ma zginąć. Nie? I Bóg wysyła proroka Jonasza, którego mu się za bardzo ta misja nie podoba i po wielu perypetiach w końcu Bóg go doprowadził do Niniwy. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Czyli byli tam grzesznicy wielcy. Widocznie te podboje, to bogactwo, ta supremacja, którą właśnie obejmowała te okoliczne państwa, no, rozwydrzyła, byśmy powiedzieli tak, tych ludzi, że ten grzech tak urósł, że doszedł aż do tronu Boga. I Bóg postanowił coś zrobić. No, najlepiej to spuścić ogień i zniszczyć. Ale Bóg tak nie chciał zrobić i wysyła do Niniwy Jonasza. I Jonasz ma chodzić po mieście i mówić: za 40 dni Niniwa będzie zniszczona. I tak chodził po mieście i to głosił. I rezultatem było co? No, ludzie się upamiętali. Nawet sam król, Włosienica, posty ogłosili. No, było dla nich to przerażające. Mimo że tacy byli silni, butni, odważni, Duch Święty zadziałał na nich. Nie było usprawiedliwienia. Nie wykręcali się od tego, co tam nam będzie mówił jakiś obcy może Bóg. Obcy Bóg. Lecz Niniwa się opamiętała. Jeden człowiek ocalił 120 tysięcy osób. Oczywiście pracę wykonał Jonasz, ale i też Duch Święty działał na serca tych ludzi. Bóg nie chciał śmierci tych ludzi. Chce ich ratować. Tak samo i obecnie. Obecnie Bóg działa na naszej ziemi. Przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, że grzech jest grzechem. Przekonuje każdego z nas. I Pan Bóg chce, abyśmy się ratowali. Bóg ma sposób na ratunek dla człowieka. To będziemy omawiali szczegółowo. Jest ratunek. W poprzednim slajdzie mieliśmy opis, jak to Bóg ratował 120 tysięcy osób, a w tym slajdzie mamy opis, jak to Bóg ratuje jedną osobę, mianowicie króla Dawida. Król Dawid popełnił skryty grzech. To właściwie prawie, że nikt o tym nie wiedział. To był taki, jakbyśmy to dzisiaj określili, skok w bok. O. Król sobie spaceruje po swoich pałacach i widzi piękną kobietę, która się kąpie. To była Batrzeba. No i zapragnął ją, zawołał przez posłańca do siebie, popełnił grzech cudzołóstwa, bo Batrzeba miała męża Uriasza. Oczywiście nic by się dalej nie działo, gdyby nie to, że ta kobieta zaszła w ciążę. No i Dawid spanikował. No, najlepszym rozwiązaniem to byłoby wplątać tego męża w tą, byśmy powiedzieli, niechcianą ciążę. No ale mąż Uriasz nie dał się wplątać w to.
Tak więc Dawid postanowił zabić go. No, w potyczce tam się wojsko cofnęło, on został sam i zginął. No i przez ponad rok czasu nic się nie działo, dziecko się urodziło, no i zaczyna to dziecko chorować. Oczywiście nie będę opisywał szczegółów tej wizyty proroka Natana u Dawida, gdzie w pewnym momencie prorok Natan mówi: tyle jest kobiet, tyle pięknych panien w Izraelu, a ty nie dosyć, że popełniłeś cudzołóstwo, to jeszcze popełniłeś morderstwo. Jaka jest reakcja Dawida na to? Bardzo prawidłowa. Dawid nie zareagował jak Adam. No, Adam by zareagował: no, skusiła mnie swoimi wdziękami. Ojejku, nie mogłem się oprzeć. Ojejku, po co taka piękna kobieta? No, takie różności by może Adam mówił. Ale Dawid wspaniałą dał odpowiedź. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Dawid pięknie odpowiedział: zgrzeszyłem wobec Pana. Grzech nazwał grzechem i zgrzeszył wobec Boga. Wobec Boga zgrzeszył. I jest piękna odpowiedź proroka Natana: Pan odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Nie umrzesz. Nie umrzesz na wieki wieczne. Będziesz żył w Królestwie Niebieskim. Ale z uwagi na to, że czynem tym zbezcześciłeś Boga, grzech, i tu mamy bardzo ważną rzecz, którą wiele osób zapomina, grzech bezcześci Pana. Bezcześci Pana. Czy to syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. No, wiemy, są, że takie zwane czarne owce w rodzinie. No, osoby, które bezczeszczą całą rodzinę, my się nie chcemy przyznać do tego człowieka. No, on tylko robi wstyd nam, naszej rodzinie, może Polsce, miastu robi wstyd, że nie tylko grzech sam popełnia, ale ten grzech się rozszerza. Rozszerza się wręcz na cały wszechświat, na Królestwo Niebieskie. Bezcześcimy Boga przez nasz grzech. I to szczególnie właśnie najgorsze są te grzechy, te takie, byśmy mówili, ciężkie grzechy, kardynalne. Cudzołóstwo. Jest powiedziane, Bóg cudzołożników będzie sądzić. Cudzołóstwo jest jednym z najgorszych grzechów. No i w drugiej kolejności bałwochwalstwo. To są grzechy, które bezczeszczą Boga. Które właściwie sięgają aż do nieba, że Bóg tutaj musi interweniować. Tak więc bądźmy bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni z grzechem. Z grzechem to jest bardzo poważna rzecz. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawość. Mamy tutaj słowa z księgi Apokalipsy świętego Jana, mówiące o wielkim Babilonie. Ta niewiasta, która siedzi na tej szkarłatnej bestii, ma na czole napis: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Czasy ostateczne będą triumfem Babilonu, duchowego Babilonu, o którym Apokalipsa mówi: ludu mój, wyjdź z niego, abyś nie był uczestnikiem jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Historia powtarza się
czy to z potopem, czy to z Sodomą, Sodomą i Gomorą, kiedy to grzechy Babilonu, tak jak Niwy, dosięgły aż do niebios. Oczywiście to jest osobny temat związany z Babilonem. Co to jest Babilon? Ale w celu tylko zasygnalizowania tematu powrócę do czasów starożytnego Babilonu, kiedy to Babilon pod wodzą króla Nabuchodonozora zaatakował Izrael i była deportacja Żydów do Babilonu, miasto zburzone, świątynia zburzona. I to, co wielu osób zapomina, te dwa wersety w Pisma Świętego, które mówią, jaka była największa wina, największy grzech, który popełnił Babilon. Oczywiście wojska babilońskie miały z nakazu Bożego pewną misję do spełnienia. Ale sam Bóg mówi, że oni przekroczyli swoje kompetencje w wymierzaniu kary na zbuntowany Izrael przeciwko Bogu, przekroczyli pewnego rodzaju kompetencje. I tą przekroczenią kompetencji mówi księga proroka Jeremiasza, 50 rozdział, 20 rozdział, 50 rozdział, 28 wiersz. Słuchaj, uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za Jego świątynię. I później 51 rozdział, wiersz 11. Wyostrzcie strzały, namaście tarcze, Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. Taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię. Największy grzech, jaki Babilon starożytny popełnił, to było zniszczenie świątyni w Jerozolimie. To był największy grzech, bo świątynia była tym miejscem, gdzie dokonywało się przebłaganie Boga za grzech, gdzie Izraelici oczyszczali się z grzechów. Tak więc Babilon nie mógł się posunąć w swoim działaniu dalej, niż Bóg mu zakreślił. Tak jak Bóg powiedział Adamowi i Ewie, no to jest drzewo zakazane, tu proszę tego nie ruszać. Tak samo i misją Nabuchodonozora było ukaranie Izraelitów, a nie zburzenie świątyni. Zburzyli świątyni, Bóg mówi pomsta Boga za zburzenie świątyni. Czasy nowożytne, nowożytny Babilon, który obecnie jest duchowy Babilon, oczywiście można go dostrzec. Głównym grzechem współczesnego Babilonu, kościołów, które są w sposób duchowy złączone z tym starożytnym Babilonem, można je określić jako Babilon, jest to, że współczesny Babilon zniszczył świątynię Boga. Oczywiście nie zniszczył ją w sposób tak jak Nabuchodonozor zrównał ją z ziemią, ale Pismo Święte mówi, że w niebie jest świątynia, prawdziwy przybytek zbudowany przez Boga. I współczesny Babilon, byśmy powiedzieli, nie mówi w ogóle o tej świątyni, która jest w niebie, nie mówi o tym przybytku, który był wzorem dla Mojżesza, który Mojżesz budował ten namiot zgromadzenia z Arką Przymierza, z świeczniki, Arka Przymierza, na podstawie wzoru, który Bóg mu pokazał na górze. W niebie jest prawdziwa świątynia, Kościół Boga żywego, który Pan Bóg sam zbudował i Chrystus jako arcykapłan, czytamy o tym szczegółowo w księdze, w liście do Hebrajczyków,
jest sługą tego prawdziwego przybytku. Współczesny Babilon zniszczył w ludzkiej pamięci jakąkolwiek myśl o Kościele w niebie, że w niebie jest Kościół, że w niebie jest arcykapłan, a zbudował tu na ziemi kapłan, kościoły, kapłanów, ołtarze, świeczniki i tym podobne, mówiąc ludzi, że tu jest przybytek, na ziemi jest przybytek. Tak więc to jest ten wielki grzech. I my, uczestnicząc w tym procederze, jesteśmy uczestnikami tego grzechu. My też się tak, jeżeli odrzucamy tę naukę, to zachowujemy się jak Babilończycy, którzy zniszczyli świątynię ziemską. A obecnie współczesny duchowy Babilon zniszczył świątynię w umysłach ludzkich, świątynię w niebie. Bóg został taką osobą statyczną, siedzącą na tronie, Chrystus też sobie siedzi na tronie, na ziemi działa Duch Święty, ale tak Pismo Święte nie przedstawia tego zagadnienia. Bóg jest istotą dynamiczną. Tam jest wielki ruch w niebie. Tak jak świątynia od rana do wieczora była otwarta, ludzie wchodzili, wychodzili, przynosili swoje grzechy, wyznawali, oczyszczenie. Było bardzo dynamiczne, ale to jest osobny temat, który będziemy w przyszłości omawiali. Grzech jest grzechem. Mamy tutaj piękny obraz przedstawiający Chrystusa, który wypędza kupców, sprzedawców, bankierów ze świątyni. Izraelici przez wiele lat, dziesiątków lat, byli przyzwyczajeni do tego, że w świątyni prowadzi się handel. No, oczywiście musiał być jakiś moment, kiedy to zaczęto wprowadzać, i za czasów Chrystusa nikt nie uważał, że to jest złe. Jest ok, wszystko jest w porządku. Nie ma w tym nic złego. Nie widzimy w tym nic złego. Nie widzę w tym grzechu. No, wiele osób tak mówi, o, nie widzę w tym nic złego. Przychodzi osoba z zewnątrz, patrzy na to, co widzi, i mówi, to nie jest dom modlitwy. To jest jaskinia zbójców. Uczyniliście z domu mojego ojca jaskinię zbójców, a miała być domem modlitwy dla wszystkich narodów? No przychodzą ludzie pomodlić się, a tam jest, ja bym powiedzieć, jak na targowisku. Sprzedaż, kury, kaczki, barany, brzęk pieniędzy. No to się tu nie można pomodlić w ogóle. Chaos totalny. Co Chrystus robi? Wypędza ludzi. Czy ktoś zaoponował? Nie. Ludziom się oczy otworzyły. Tak samo jest z grzechem. Mówię sobie, nie widzę w tym nic złego. Nic nie widzę, nie jestem złego. Przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi, nie, to jest złe. I przekonuje mnie, co ty zrobiłeś, to jest złe. I Duch Święty przekonał ich wszystkich. Tak samo i w wielu przypadkach Chrystus dostrzegał, patrzył swoimi boskimi oczami na to. My, ludzkimi, wiemy, moralność grzesznika, o, nie widzę w tym nic złego, Bóg świętość. Niewinny baranek, niewinny Chrystus patrzy na to i widzi, to jest złe, to trzeba usunąć. Tak więc grzech jest słodki, miły. Bardzo miło, przyjemnie jest grzeszyć. To są przyjemności. Ale to są grzeszne przyjemności. Przed grzechem szatan zapewnia pełną przyjemność. No, otworzył właśnie, będzie ci miło, przyjemnie, sympatycznie. No, naprawdę, będzie super.
Lecz szatan pomniejsza skutki tego grzechu. Powiększa przyjemności, że będzie ci dobrze, fajnie i tak dalej, mile spędzisz czas, ale nic nie mówi, jaką cenę zapłacisz za to. No, wiele osób mówi, no gdybym wiedział, jakie będą rezultaty mojego grzeszenia, no to bym się poważnie zastanowił. Tak więc poważnie masz mózg, masz przyjaciół, masz sędziwych ludzi z doświadczeniem, zapytaj się ich, pomyśl. No, wiele osób mówi, no ale ja wygram. Nie, jeszcze nikt nie wygrał z grzechem. Nie wygrasz z grzechem. A kiedy zgrzeszysz, to szatan co robi? A wtedy dopada cię i cię zaczyna gnębić, tak jak Kaina. Większa jest moja nieprawość. Chodzisz przygnębiony, załamany. Dobija cię ze wszystkich stron, że czasami nie możesz sobie z tym wszystkim poradzić. Szatan cię tak nie zostawi. Nie zostawi. Przed grzechem cię kusi i po grzechu. Jedynie co możesz powiedzieć, nie idź precz szatanie. Będziesz miał spokój. A tak? Problemy? Bardzo duże problemy. Tak więc koło nas krąży szatan jako lew ryczący, chcący nas pożreć. Kiedy byśmy siedzieli w domu i nagle słyszymy pomruk lwa, a wiemy, że to są naprawdę przerażające dźwięki, no to sobie tak wyjdziemy beztrosko z domu, nie, zamkniemy wszystkie drzwi, wszystkie okna, będziemy patrzyli, pilnowali i tak dalej. Nie? Ale tu szatan jest podstępny. On chce, żebyś otworzył te drzwi, żebyś skosztował tego owocu zakazanego i zachwala go jako coś najlepszego. A później no, stwierdzisz, no kupiłem bubel, dałem się nabrać. Teraz ciężar grzechu przytłacza mnie. Tak więc zapraszam na kolejne spotkanie, które będę sukcesywnie umieszczał w internecie. Kolejne to będzie, co to jest grzech. Biblijna definicja grzechu. Nie ludzka, nie ludzie, co sobie wymyślili. O. Nie, co, jak Bóg daje prawo i Bóg definiuje, co to jest grzech. Nie my ludzie decydujemy. A to nie jest grzech. To taki mały grzech. A nic się nie stało. Wybielamy, przykrywamy, chowamy to głęboko. Ale widzimy, że to wszystko wypłynie. Księgi są, w których zapisane. Bóg mówi, kto zgrzeszył, wymarzę go z moich ksiąg. No, więc ksiąg. Wymarzę z ksiąg. Nie będzie wyczytane twoje imię, aby cię zaprosić do Królestwa Niebieskiego. Wymazane. Zdziwisz się. A gdzie ja? Nie ma cię w księgach. Zgrzeszyłeś? Nie zrobiłeś porządku z grzechem? Twój problem. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę. Niech Wszechmogący Bóg was błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.